Krzeszów i prastara bazylika, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i cudowny jej wizerunek. To w tym miejscu odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Wsłuchaliśmy się także w piękny dźwięk barokowych organów. Kochani przyjaciele, gromadzi nas dzisiaj tutaj Pan Jezus. A my tak całkiem niedawno rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Żegnajcie wakacje, witaj szkoło. Zabrzmiał pierwszy dzwonek, spakowaliśmy nasze tornistry i wyruszyliśmy do szkoły. Chciało się? Chciało się? No niektórym się chciało, niektórym się nie chciało. Kto by sobie jeszcze chciał przedłużyć wakacje? O, jaki to wspaniały czas wakacji. Nie musimy chodzić do szkoły. Możemy dużo czasu poświęcić naszym kolegom i koleżankom. Możemy wybrać się na przepiękne górskie wędrówki. Możemy pojechać nad morze. Co robiliście podczas wakacji? Kto mi powie? Byłem za. Byłeś w zoo, w ogrodzie zoologicznym. Kogo tam widziałeś? Kto ci się najbardziej spodobał? Rybka Nemo. A, rybka Nemo się spodobała. Co jeszcze robiliście podczas wakacji? Wiele. Kąpaliśmy się w morzu. O, proszę, kąpała się nasza koleżanka w morzu. Co jeszcze? Ja byłam na przełomie Dunajca. Widziałem gulali i jeszcze flisaka. A, prawdziwego flisaka, który pływał taką tratwą po rzece, co? Aha. Piękne są wakacje i każdy z nas przecież lubi wakacje, bo świeci nam słońce i jest nam bardzo dobrze. Ale pierwszego dnia września musieliśmy pójść do szkoły. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Zasiedliśmy w naszych ławkach, otworzyliśmy nasze książki, otworzyliśmy nasze zeszyty i wiemy jedno, że czeka nas prawdziwa praca, aby sobie zasłużyć na kolejne wakacje. Ale wiecie co? My nie jesteśmy tylko uczniami, którzy chodzą do takiej szkoły zbudowanej z cegieł, gdzie znajduje się tablica, gdzie znajduje się pani nauczycielka albo pan nauczyciel. My jesteśmy jeszcze takimi wyjątkowymi uczniami. Jak myślicie, jakimi jesteśmy uczniami? Kogo jesteśmy uczniami? Matki Bożej. Matki Bożej i Pana Jezusa. Dlatego przychodzimy na nasze dzisiejsze spotkanie do tego, który jest naszym najlepszym nauczycielem, a jest nim Jezus.
Pan Jezus nas dzisiaj gromadzi podczas Eucharystii przy stole Słowa Bożego i przy stole chleba. Przypomnijcie sobie te wspaniałe spotkania apostołów z Panem Jezusem. Razem wędrowali od wioski do wioski, z jednej miejscowości do drugiej i wtedy Pan Jezus nauczał zarówno swoich apostołów, ale także tych ludzi, których spotykali w swoim życiu. A pamiętacie to wydarzenie z życia Pana Jezusa i Jego apostołów? Co to jest za wydarzenie? Kto pamięta? Bo chłopczyk przyniósł w koszyku 6 chlebków, 5 chlebków, a 12 rybek. I co się z tym stało? I Pan Jezus podzielił na kawałki. I wszyscy się najedli, chodzili za Panem Jezusem i pewnego dnia Pan Jezus mówi, przecież oni są głodni. Apostołowie chwytają się za głowę i mówią, Panie Jezu, przecież my nie mamy tyle jedzenia, aby nakarmić 1000 ludzi. A Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I wziął do swoich dłoni chleb, rozmnożył ten chleb i wszyscy się najedli? Oczywiście, że tak, bo Pan Jezus chce nakarmić każdego człowieka. Ale jest jeszcze jedno bardzo ważne spotkanie. Co to jest za moment? Ostatnia wieczerza. To jest ostatnia wieczerza, gdzie przed swoją męką Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami i także bierze do swoich dłoni chleb, bo chce nakarmić swoich przyjaciół. My jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa. My jesteśmy uczniami, ale także naszymi nauczycielami na co dzień. Kto jest? Rodzice. Nasi rodzice, nasz tato i nasza mamusia, którzy tyle wysiłku czynią, abyśmy byli bardzo szczęśliwymi dziećmi. Dlatego powiemy, Panie Jezu, powtórzymy, Panie Jezu, dziękuję Ci za swoją mamusię, dziękuję Ci za swojego tatę i bardzo ich kocham. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa, a Pan Jezus zaprasza nas, aby nasze życie było piękne. A żeby nasze życie było piękne, to musimy także odrabiać zadania domowe. To jest jedno z tych zadań domowych. O czym musimy pamiętać? O modlitwie. Musimy pamiętać o codziennej modlitwie, bo na modlitwie rozmawiamy z naszym największym przyjacielem, który chce zamieszkać w naszym sercu. Ale musimy pamiętać także... Chodzić do kościoła. Chodzić do kościoła. I w kościele możemy usiąść, chociażby jak tutaj, w takiej prastarej ławce, zamknąć na chwilę swoje oczy, złożyć swoje ręce, bo w tabernakulum czeka na nas Pan Jezus. I porozmawiać sobie. Czasami, kiedy przechodzimy koło kościoła, można wejść na chwilę i porozmawiać sobie z Panem Jezusem o swoich kłopotach, trudnościach może w szkole, ale także, aby podziękować Mu za uśmiech na twarzy, radość w sercu, za swoich rodziców. Także w kościele Pan Jezus do nas mówi. Mówi poprzez swoje słowo. Chce swoim słowem dotknąć naszego serca. To Pismo Święte jest taką najpiękniejszą mapą, która nas nigdy nie okłamie. I kiedy będziemy czytali Pismo Święte i będziemy wsłuchiwali się w Słowo Boże, to zawsze bezpiecznie przejdziemy drogami swojego życia. Ale w Kościele czeka na nas także Pan Jezus, który obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Przepiękne nabożeństwa, podczas których możemy uklęknąć przed Panem Jezusem, który jest ukryty pod postacią chleba. I to szczególne wydarzenie, które dzisiaj przeżywamy w Bazylice w Krzeszowie. Co to jest? Jakie to jest spotkanie? W czym uczestniczymy w obecnej chwili? W kółku różańcowym. W kółku, tak, ale patrzymy też na planszę, aby sobie pomóc uzmysłowić. Co się dzieje na tym naszym obrazku? Dzieci dają dary.
Tak, jest sprawowana msza święta. Uczestniczymy we mszy świętej, gdzie Pan Jezus jest obecny wśród nas, w komunii świętej pod postacią wina i pod postacią chleba. Pamiętacie ten szczególny moment swojego życia? Kto już przeżywał taką uroczystość z was? Rękę do góry? No właśnie. I co to jest za uroczystość? Komunia święta. Pierwsza komunia święta. Ale się cieszyliśmy z tego wydarzenia, że Pan Jezus przyszedł w komunii świętej do naszego serca. Ale żeby przyjąć Pana Jezusa do naszego serca, to nasze serce musi być jakie? Czyste. Czyste. A jak się pobrudzi, trochę pogmatwa, to musimy pamiętać o czym? Iść do spowiedzi. Iść do spowiedzi. I w spowiedzi świętej zostawiamy swoje grzechy, które bierze od nas Pan Jezus i daje nam serce czyste. Dlatego teraz wszyscy razem podniesiemy nasze ręce do góry i powiemy: Panie Jezu, bardzo Cię kocham. Dziękuję Ci za mszę świętą. I proszę Cię, aby moje serce było zawsze czyste i gotowe na przyjęcie Ciebie. Zajmijcie miejsca. Podczas spotkania z przybyłymi pielgrzymami Madzia Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych, zachęcała wszystkich do codziennego i wytrwałego odmawiania Różańca Świętego. Od nowego roku szkolnego także rozpoczynają się spotkania formacyjne w poszczególnych kołach, w poszczególnych naszych wspólnotach. I chcemy właśnie z nowym zapałem, z nowymi siłami apostołować, szerzyć modlitwę różańcową w naszych szkołach, tam gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, wśród koleżanek i kolegów, ale również w naszej rodzinie, wśród najbliższych, by zachęcać wszystkich do modlitwy różańcowej, odpowiadając na to wezwanie, jakie Maryja skierowała do każdego z nas w Fatimie. W 1917 roku, gdy objawiała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, gdzie prosiła o to, by codziennie odmawiać Różaniec Święty, by tę modlitwę ofiarować w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na całym świecie. I to wezwanie Maryi jest wciąż aktualne, a może nawet coraz bardziej aktualne w obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie i w naszej ojczyźnie. Jak bardzo potrzeba modlitwy w intencji pokoju, aby ludzkie serca zostały przemienione Bożą łaską, Bożą miłością, by wszelka nienawiść, wszelkie zło zostały przemienione w dobro, wzajemną zgodę, życzliwość. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Boże, tam możemy wyprosić wspólnie wszelkie łaski potrzebne dla nas, dla świata, dla ojczyzny. Dlatego właśnie istnieją podwórkowe koła różańcowe dzieci, aby z naszych serc wypełnionych miłością do Jezusa i Maryi płynęła codziennie modlitwa różańcowa w stronę nieba, by wybłagać dar pokoju dla całego świata, by błagać za rodziny, o nawrócenie grzeszników, by naszą modlitwą wspierać Ojca Świętego Franciszka i cały Kościół Święty. Także Radio Maryja, Telewizję Trwam, te wszystkie dzieła, które wyrosły przy Radio Maryja. I wierzymy, że nasza modlitwa
ma wielką moc, że przez tę modlitwę możemy wyprosić przemianę świata. Możemy pomagać Maryi w ratowaniu świata i w ratowaniu każdego człowieka. I to wezwanie Matki Bożej nie zostało skierowane jedynie do tej trójki dzieci, ale do wszystkich ludzi, od najmłodszych do najstarszych. Dlatego potrzeba jedynie tego, byśmy dziś odpowiedzieli na to wezwanie Maryi, byśmy z ufnością wzięli do naszych rąk różaniec i modlili się wspólnie, modlili się w naszych rodzinach, odmawiając codziennie razem z całą naszą rodziną, chociaż tą jedną dziesiątkę różańca świętego. To jest tylko 5 minut, tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić. Dla siebie, dla swoich najbliższych, dla swojego otoczenia, dla przyjaciół, ale przede wszystkim możemy wyprosić łaski dla świata, dla tych ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują. I dlatego tak ważne jest to, byśmy na to wezwanie Maryi odpowiedzieli całym sercem. I szczególnie zachęcali tych najmłodszych, dzieci, a także młodzież do modlitwy różańcowej. Bo wtedy, kiedy dzieci, młodzież zostaną ofiarowane Matce Bożej, kiedy oddadzą się pod jej matczyną opiekę, powierzą jej swoje serce, swoje życie i będą to ponawiać w codziennej modlitwie różańcowej, to Maryja będzie je strzec, chronić przed wszelkim złem, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które teraz przecież z każdej strony czyhają na młodego człowieka, a nawet na dziecko już od najmłodszych lat. Dlatego właśnie trwamy w szkole Matki Najświętszej, jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Poprzez naszą wspólną modlitwę różańcową raz jeszcze odpowiedzieliśmy Maryi na jej wołanie z Fatimy i wielu innych sanktuariów. Matka Najświętsza prosi każdą i każdego z nas o modlitwę różańcową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Następne nasze spotkanie odbędzie się już 28 września w Kaplicy Świętej Barbary w Katowicach. Zapraszamy.